serdecznym, przepraszam, głos mi się ze wzruszenia łamie. Jakieś takie sygnał wraca i wraca, prześwity drzewa. Także proszę mi wybaczyć, jestem jakiś taki Fischer białymi, Benke czarnymi, turniej pretendentów. Curaçao, tak w środku Ameryki, gorąc ogromny, a trzech zawodników z kraju raty robiło mi są szybkie remisy, żeby odpocząć. Fischer, Benke, runda ósma. Obrana francuska. Wariant taki w kierunku warianta Steinica. Po E5 byłby wariant Steinica, a teraz mamy wariant Akiby Rubinsteina. Przypominam, że Akiba Rubinstein, największy szachista w historii polskich szachów. Najwybitniejszy, największe osiągnięcia. Miał walczyć o Mistrzostwo Świata, ale pierwsza wojna światowa mu przerwała. A po 4 latach, no niestety, już nie miał takich możliwości. Jak widzimy, Fischer oddaje parę gońców, ale biało polowego sobie chowa. Pozycja teoretyczna, korzystna dla białych, ale biały za dużo nie ma. Tutaj najczęściej roszują, ale niektórzy chowają gońca i ten schował gońca. No, trzeba mu wybaczyć. Fischer zroszował w drugą stronę. Skoczek F6, jak widzimy, czarny tak chce tego. Przestawia tę figurę, jak mu wygodnie, i goniec będzie strzelał na królisza. Królisz idzie pod gońca. No, Fischer tylko zaciera ręce i gra dalej. Bije, bije i hetman F4. Pion bronią dwa razy, C5. Otwarcie pozycji, kiedy wieże są rozdzielone, może być tylko korzystne dla białych. Tu grozi atakę. Może ja pokażę. Tomuś też chce. O, patrz, Tomusiu, to ślicznie, to dokładnie. Hetman odszedł i chce zbić, a Fischer co? A Fischer nie daje. Goniec chce pójść, a Fischer idzie do ataku. A Fischer idzie do ataku. Nie, no to hetmanów nie będziemy wymieniać. Grozi Maciuś o tu. Grozi Maciuś o tu i wymuszony błąd. Oj, oj, oj. A teraz Fischer mówi, ho, 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 moja zocho. Teraz chcę wziąć tu i tam. Pion E6 słaby, B5. Ojej. Ojej. Atak serca. Atak serca można dostać. Kombinujemy jak Fischer, bo to na to ciężko patrzeć, co robią czarne. Łyk, ziółek. Ziółek nie mam. Uj, wody. Wodę jeszcze mam. Ale kochani, nie martwcie się, mam cały dzbanek, a nawet dwa herbaty. Jestem dobrze przygotowany do dzisiejszej transmisji. I skoczek G5. Hetman wejdzie, będzie Maciuś. Goniec F6. Ale tu skoczek bierze pioneczka. Mało tego. Skoczek nie tylko wziął pioneczka. Ale napad tu. I tu. I tu. I tu. I co teraz? No po goniec B2. Król B2. HB4. Miałby szansę, ale on nie chciał. On zbił na E6. No i pozycja jest przegrana. Co prawda, spójrzcie, kochani, gońce różnobarwne są. Ale Fischer ma biało polowego. Król B1.
Teraz na otakę nastąpi otakę. To i tak było lepsze. G6 jest słabe. G6 jest słaby, ponieważ Fischer wycofał. Tu piona nie brał, bo wisi ten. Odszedł nim. Teraz jak wybije, to tego z H7 nie obroni. Powinien bytko przepchnąć, ale wtedy ten by przepchnął, król byłby w siatce matowej, więc król wychodzi na swobodę. W ucho i policzmy piątki. Białe mają dwa więcej. I tu mają dwa złączone pionki. Kto się uczył u mnie końcówek z różnobarwnymi, z różnopolowymi końcami, jak to woli, to takie dwa wygrywają, dochodzą. No jeszcze zbił. Im mniej wiesz, tym łatwiej. I A4. I co teraz? A6, no jak odejdzie, weźmie na B2, myślimy jak Robert Jamesowicz Fischer. Hop. Myślimy, myślimy. Tam Fischer walczył z bandą czworga, jak to mówią, z całą koalicją walczył. Nie można odejść. Bić nie za bardzo można, a co można? A można na razie odgonić królisza. Co teraz? Zagraj jak Fischer. Nos mnie swędzi, będzie z kimś, będę się z kimś kłócił. O, wodę mam jeszcze. Teraz zauważyłem, że mam jeszcze wodę. Wy, kochani, myślcie, a ja wodę. Wodiczkę, jak mówią czesiśki. A nie zmieściła mi się wodiczka, muszę kupić. To nie jest polanica. To jest muszyna z muszyny. Tak zwana cechini. Nie reklamuję oczywiście niczego. Nie jestem reklamatorem. Nie przyjmuję reklamacji. Niestety popsuł mi się, muszę odświeżyć. No, widzicie, odświeżyłem twarz. Od razu mam lepszą. Napadł mu Fischer na gońca. Ten zrobił cwyszem cuk. Bardzo proszę. Ten wziął i Fischer zrobił cwyszem cuk. Jaki? Zacwyszęgujmy jak Fischer. To bardzo proste. Poszedł naprzód i będzie królem prowadził piona. Wieża A8. Poszedł naprzód i będzie królem prowadził piona. Naprzód. Ten nie może odejść od piona, bo go straci, więc musi iść. I prowadzi, proszę bardzo, król G3. Wieża D7. G4, A7 i podziękował. Ale dlaczego podziękował? No bo weźmie tego, ten weźmie tego, ten pójdzie tu, ten pójdzie tu, ten zbije tu, ten zbije tu, ten pójdzie tu, ten tutaj, ten tutaj, o, ten tutaj. Ten go dźwanknie i jest poza kwadratem. Czyściutka partia Fischerka, dziękuję.